Stanisława urodziła się na robotniczych Bałutach. Jej 5 rodzeństwa zmarło w wieku niemowlęcym. Poślubiła Bronisława Leszczyńskiego i urodziła 4 dzieci. Po wybuchu II wojny światowej Leszczyńscy zaangażowali się w pomoc Żydom. Dostarczali do getta żywność i fałszywe dokumenty, które mąż Stanisławy potajemnie wyrabiał w drukarni. Zostali zdradzeni i uwięzieni. Leszczyńska z córką trafiły do oświęcimskiego piekła. Po wojnie Stanisława relacjonowała. Do maja 1943 roku dzieci urodzone w obozie topiono w Beczułce. Po każdym porodzie dochodziły do uszu położnic głośny bulgot i długo się niekiedy utrzymujący pluzg wody. Wkrótce po tym matka mogła ujrzeć ciało swojego dziecka rzucone przed blok i szarpane przez szczury. Dzieci, które wzbudziły zainteresowanie u doktora Józefa Mengele, były poddawane okrutnym eksperymentom. Kiedy nadarzyła się możliwość, Leszczyńska poprosiła o pracę położnej. Mengele zgodził się. Jednak szybko zmienił zdanie. Rozkazał Stanisławie powrócić do praktyki zabijania dzieci. Odpowiedziała: panie doktorze, nie chcę i nie mogę swoimi rękoma brukać przysięgi Hipokratesa, którą i pan składa. Wtedy zdarzył się cud. Położnej nie ukarano. Warunki, w jakich kobiety rodziły, były przerażające. Stanisława porody przyjmowała na przewodzie kominowym w baraku. Maleństwa owijała w zawszawiony koc. Nic więcej nie miała. Dzieci, które zostawały z wycieńczonymi matkami, umierały z głodu. Jednak matki mogły być z nimi do końca. Niemowlęta niebieskookie i jasnowłose zabierano. Stanisława w tajemnicy tatuowała im niewielkie znaki z nadzieją, że kiedyś odnajdą rodziców. Stanisława Leszczyńska przyjęła w obozie około 3000 porodów. Ani jedno dziecko nie urodziło się martwe. Nie umarła też żadna rodząca. Kilkaset dzieci hitlerowcy oddali niemieckim rodzinom. Przeszło 1500 utopiły niemieckie położne. Około 1000 dzieci zmarło z zimna i głodu. Obóz przeżyła zaledwie 30. Po wojnie Stanisława wróciła do Łodzi. Tam pracowała jako położna. Jej dzieci przeżyły wojnę. Bronisław Leszczyński zginął w Powstaniu Warszawskim. Od Stanisławy biła ogromna siła. Była delikatna i mocna zarazem. Nigdy bezradna. O hitlerowcach mawiała: biedni ludzie, proszę mi nie współczuć. Ja codziennie dziękuję Bogu, że mogłam być w Oświęcimiu.